Instytutu Nowackiego jest to nagroda, która jest największym wyróżnieniem dla tych, którzy działają na rzecz różnych organizacji, a więc organizacji społecznych, gospodarczych, sportowych czy też kulturalnych. I ta nagroda jest taką nagrodą bardzo prestiżową, upoważniająca osobę czy też organizację, która otrzymała do tego, żeby być tą organizacją czy tą firmą, która jest najważniejszą w danym roku na terenie powiatu wałbrzyskiego, a więc osiągnęła największe sukcesy, czy to sukcesy gospodarcze, sukcesy kulturalne, czy też społeczne. Z tego przekroju tych organizacji widać, że są to mocne organizacje, które działają na terenie naszego powiatu i sobie świetnie radzą, ale przede wszystkim wspierają również samorządy terytorialne i to myślę, że jest taki bardzo ważny aspekt tej całej działalności. Dobrze, ponieważ jesteśmy pierwszy raz, analizujemy, że tak powiem, otoczenie, atmosferę, starannie słuchamy o innych wyróżnionych, gdzie chylimy w pokorze głowę, mamy wielki szacunek dla pracy tych, którzy wszyscy zostali wyróżnieni. No i cieszymy się, że tu jesteśmy i życzymy sobie dalszej pracowitości na przyszłość, ponieważ w tych wyróżnieniach one są przyjemne, miłe, ale jest też druga płaszczyzna ciężkiej, uciążliwej pracy, pokonywaniu wielu trudności. Będziemy 25 listopada święcić swoje 30 lat istnienia. Abrakadabra jest moim dzieckiem. Ja ten zespół założyłam i przez 30 lat jestem niezmiennie jego instruktorką. Ponad 300 dziewczyn się przewinęło. Mam nadzieję, że się wszystkie zjadą. Będziemy mogły wspólnie się spotkać i jubileusz hucznie obchodzić. Tylko wyróżnienie, tylko, no bo jesteśmy ambitni, w tym roku udało dostać się tą nagrodę główną, czyli laur powiatu wałbrzyskiego. Jest nam bardzo miło z tego powodu, że faktycznie ktoś docenia naszą pracę, nasz trud, ale wiadomo, nie tylko nasz trud, ale przede wszystkim głównie naszych podopiecznych. Przede wszystkim tutaj nasze dziewczęta są takim towarem eksportowym, można by rzec. Dużo startują za granicą, bo są mistrzyniami Polski, a wiemy, żeby osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej, europejskiej, to muszą mieć tych startów jak najwięcej. W związku z tym akurat tak się złożyło, że dużo jeżdżą z kadrą, dużo buksują z zagranicznymi zawodniczkami. Jest przyjemne to, że dostaję nagrodę tu w powiecie wałbrzyskim. Można powiedzieć, że we własnym domu. Otrzymywaliśmy nagrody w Warszawie, w Koszalinie, w Szczecinie, ale jednak to nie jest to. Tu są przyjaciele, tu są nasze władze, to jest nasz powiat, to jest nasze miasto. To jest przyjemne. To jest 26 lat, można powiedzieć, ciężkiej pracy. Zaczynaliśmy różnie, jak to się mówi w biznesie, raz na wozie, raz pod wozem. No i w ciągu tych 25 lat osiągnęliśmy już jakiś pułap i w tej chwili jesteśmy znani, można powiedzieć, w Polsce, jesteśmy znani w Europie, a również na wszystkich mapach, jeśli chodzi o autoryzację, jesteśmy zaznaczeni w całym świecie.